wypuszczono nas, ale ten czas oczywiście w internacie nie był stracony. Tutaj sporo poświęciliśmy czasu na właśnie no, już opracowanie siatki naszej na czas po zwolnieniu z internatu, ponieważ wiedzieliśmy, że nie mogą nas trzymać wiecznie, że takich grup, takich obozów jak nasz jest wiele w innym miejscu, że dojrzewa nowe pokolenie młodych ludzi, którzy z całą pewnością w szacunku czy poddaństwa wobec czerwonej władzy z mlekiem matki nie wyssali. Krótko mówiąc, ten czas do końca internowania pozwolił zgromadzić wiele przyjaźni, które potem zaprocentowały. Koniec 83 roku, początek 84, no to mniej więcej klimat taki jak właśnie gdzieś tam w połowie 83 roku. No, niechęć do działania w strukturach, które miały być sformalizowane. Jestem pewien, że wiele osób działało, czytało bibułę, prowadziło nasłuch Głosu Ameryki, Wolnej Europy czy France International, ale no nie spotkałem wtedy zbyt wielu ludzi, którzy poważnie rozważali montaż pewnego zalążka organizacyjnego. Ja na to mocno napierałem, bo uważałem, że to pokazuje. Nie te indywidualne działania, one są niezbędne, ważne. Oczywiście przede wszystkim pomoc rodzinom internowanych, pomoc ludziom, którzy mają różne problemy, wyrzuceni z pracy. Ale niezwykle ważne musi być jakby skonsolidowanie organizacyjne tego bytu, podziemnego bytu reprezentacji Solidarności, która winna z organem, że tak powiem, w formie jakiejś bibuły, jakiegoś biuletynu, która miałaby odwagę konfrontować się z czerwoną władzą. Ale już pod koniec 83 już kilku kolegów, kilku przyjaciół, bo ten czas to przypominam sobie bardzo intensywnie, jakby zagęszczone nastąpiły więzi i więzi autentycznie przyjacielskie, a więc więzi sprawdzone w tak zwanym praniu, w trudnych sytuacjach, w bardzo ryzykownych sytuacjach. No więc te więzi, które przetrwały ten rok 81, koniec 82, potem 83, te więzi pozwoliły dobrze rokować na przyszłość. Z tego, co sobie przypominam, to w 83 roku już też mocno myśleliśmy, to już chyba już odbyła się pierwsza, to już zaczęły się odbywać msze święte za ojczyznę. Msze święte za ojczyznę, chyba 83 rok u świętego Józefa. Najpierw były msze święte za ojczyznę u świętego Józefa, a więc tutaj już jakby w sposób jawny mogliśmy manifestować nie tylko naszą wiarę, ale pewne wynikające z niej świadectwo. Po tych mszach nie zawsze, ale bardzo często grupy, aczkolwiek chyba zawsze jakieś tam większe lub mniejsze grupki udawały się przemarszem pod dzwonnicę, gdzie w różny sposób czczono ofiary stanu wojennego jakby manifestowano swoje poparcie dla ruchu Solidarności. Chyba w połowie roku 1986 Lech Wałęsa powołuje i wyprowadza na jawną działalność Krajową Radę Tymczasową Solidarności. Miesiąc później z moimi przyjaciółmi z internatu i z więzienia
a więc z Michałem Lutym, Tadkiem Jedynakiem i Andrzejem Gorczycą, powołana jest Regionalna Rada Tymczasowa. I taką taktykę przyjmujemy po to, żeby jakby no, spychać Czerwonego. W tym momencie mamy jakby widoczne działania na poziomie jawnym, a więc już są struktury Solidarności. Im towarzyszą jawne działania, ewidentnie opozycyjne wokół Kościoła katolickiego, a więc Oaza, KIK, Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Bractwo Bratów Świętej Brygidy, a jednocześnie mamy na najniższym piętrze podziemne struktury Solidarności. Ta budowla musiała być widocznie na tyle przekonująca i silna, że Czerwony nie zdecydował się zaatakować. Chyba rok 86-87 to czas już wejścia młodych ludzi, młodszego pokolenia, nowe strajki, nowe niepokoje. No i w 87 roku, oczywiście teraz popatrzmy 86 rok na ten kalendarz tych wydarzeń. Comiesięczne msze święte, prawda? Intensywne działania duszpasterstwa, KIK-u, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Bractwo Obratów podjęło się trudu organizowania co miesiąc takiego spotkania edukacyjnego w zakresie katolickiej nauki społecznej. Bo to była ta dziedzina, która jakby pozwoliła nam i słuchaczom rozumienie siebie jako człowieka, więc zrozumienie wizji człowieka i wizji pewnej no, społeczeństwa wynikającego z cywilizacji łacińskiej, z cywilizacji chrześcijańskiej. W 88 roku, chyba na początku 88 roku, chyba pojawiają się pierwsze wnioski o rejestrację w komunistycznym sądzie komitetów założycielskich czy zakładowych Solidarności, prawda? I chyba na Śląsku jako jedna z pierwszych to była chyba kopalnia chyba Julian, jak się nie mylę, Julian. Oczywiście jako delegatura działamy i informujemy, staramy się mobilizować i zachęcać do wychodzenia do jawnej działalności. Delegatura koordynuje te działania, które przynoszą efekt taki oto, że pod koniec 88 roku kilka dużych zakładów pracy, wtedy ja już pracowałem od 84 roku w zakładach aparatury chemicznej Hemet, w kilku zakładach przygotowywane są przez komitety zakładowe wnioski założycielskie tych struktur zakładowych. Pamiętam wtedy, ja reprezentowałem komitet założycielski Hemetu w Tarnowskich Górach, Piotr Hanysek z naszej delegatury reprezentował komitet założycielski z Zametu, w Hucie Cynku, nie pamiętam w tej chwili, kolega Korlicz chyba, ale to wszystko właśnie ludzie związani i jakby przygotowani z dużym udziałem działań delegatury tarnogórskiej.